Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę testować dla Was gorące nowości, które weszły ostatnio na półki sklepowe do Rossmana. Wielkimi krokami zbliża się ta długo wyczekiwana promocja rossmanowska, minus 55%, więc myślę, że jest to idealna okazja, aby dla Was przetestować te nowości i sprawdzić, czy tak naprawdę one są warte zachodu. Bardzo długo chodziłam i pytałam o te dwie paletki. Są to paletki marki Vibo i niestety bardzo długo ich nie było na półkach sklepowych. Jak w innym Rossmanie z kolei byłam, to one się już niestety wyprzedały, ale dzisiaj udało mi się je zdobyć. W moim Rossmanie ich jeszcze nie było, ale miałam szczęście spotkać kierownika sklepu i zapytałam, kiedy pojawi się ta nowa kolekcja, i pani przyniosła mi po prostu te kosmetyki z zaplecza, więc bardzo się cieszę, że mogę je dla Was przetestować. Mam tu jeszcze inne kosmetyki, także jeżeli jesteście ciekawi, jak wypadnie dzisiejszy test i co myślę o tych nowościach, czy są one warte zachodu, czy nie, to zachęcam do dalszego oglądania tego filmu. Na twarzy mam tylko pielęgnację. Będę aplikowała teraz moją sprawdzoną bazę na powieki. Jest to Paint Pot z Maca w kolorze Soft Ochre. Cienie są jeszcze przeze mnie w ogóle niedotykane i muszę się im przyjrzeć, jak one się prezentują. Już Wam pokazuję z bliska, jak one wyglądają. Swatche może nie będę robiła, ponieważ dziewczyny na swoich profilach zrobiły dokładne prezentacje tych palet. Pokażę Wam, jak one się teraz prezentują. W palecie zmalowanej mamy 6 cieni. Są to 3 cienie matowe oraz 3 cienie metaliczne. Ta paleta posiada również rozświetlacz. Bardzo bogata kolorystyka, dosyć oryginalne kolory, no takie bardzo, mogłabym powiedzieć, odważne. Z kolei paleta Viva Aviva, są to neutralne cienie. Mamy tutaj 8 cieni, z czego 5 cieni matowych oraz 3 takie metaliki. Jak najbardziej ta paleta nadaje się do takiego typowego dziennego makijażu, w którym chcielibyśmy przepleść delikatny kolor żółty, pomarańczowy bądź fioletowy. I tak sobie pomyślałam, że tworzę jeden makijaż tymi dwoma paletami. Nie będę robiła jednego oka inaczej, drugiego inaczej, także nie będzie to taki test typowo skierowany na jedną paletę. Jestem bardzo ciekawa, jak te palety ze sobą będą się łączyć, czy one mają podobne formuły, czy są te formuły troszeczkę inne oraz jakość tych cieni. Tutaj powtarzają mi się dwa kolory, dwa kolory w jednej i drugiej palecie. Są to żółcie oraz pomarańcze. To jest żółty z palety zmalowanej, to jest żółty z palety Viva Aviva. I tak samo mamy dwa pomarańcze. I to jest pomarańcz od zmalowanej, a to jest pomarańcza od Viva Aviva. Ale zauważcie, że swatche w palecie zmalowanej wyglądają na bardziej suche i nierównomiernie mi się rozłożyły na dłoni. Tak się przyglądam tym cieniom, tym paletom i zastanawiam się, co bym mogła dzisiaj takiego dla Was zmalować. Na pewno to nie będzie nic takiego dziennego, będzie to zdecydowanie mocno kolorowy makijaż. Sięgam po pędzelek marki Hulu P36 oraz po cień pomarańczowy od zmalowanej i będę aplikować go na załamanie powieki. O, teraz kolor się, że tak powiem, konkretny wydobył. Bo na razie nic się nie odzywałam, ponieważ zobaczyłam, że przy pierwszym nakładaniu tego cienia pigmentacja nie była powalająca, ale teraz się pisze piękny kolor
konkretny pojawił. Powiem Wam szczerze, że nie znam cieni Vibo. Nie wiem, czy te cienie różnią się od cieni z poprzednich palet. Ja tej marki nie kupowałam wcześniej, nie interesowałam się w ogóle produktami z tej marki, także ciężko mi jest stwierdzić. Mogę tylko ocenić i wyłącznie te dwie palety, które właśnie dzisiaj będę używać. I rozcieram ten cień tylko i wyłącznie w załamaniu. No cienie są naprawdę fajnie napigmentowane. Sypią się niestety, ale wiecie, że ja mam do tego taki stosunek, że mogą się sypać, ale mi się tutaj za mocno nie sypały na oku. Tak czy inaczej zawsze jak testuję jakiekolwiek palety, robię makijaż techniką odwróconą w razie czego jakby mi się coś osypało. Tutaj osypu na twarz żadnego nie widzę, ale w palecie jak najbardziej coś tam się posypało. A teraz może dla przełamania i dla zmiany palety sięgnę po paletę od Karoliny i zaaplikuję sobie żółty cień z jej palety. Zobaczymy, jak on się będzie łączył z tą paletą zmalowanej. Tym żółtym cieniem będę rozcierała granicę pomarańczowego cienia. Jak najbardziej ładne przejście się nam robi. Paletka od Karoliny również się sypie. Także przejście kolorystyczne mam. Te cienie się fajnie ze sobą łączą. Sięgam teraz po cień żółty od zmalowanej i będę go aplikować tutaj w wewnętrzną część mojego oka. Ten cień zdecydowanie jest taki żółto-pomarańczowy, a tamten jest taki żółty. Żółty cień wbrew pozorom wcale nie jest łatwo zrobić, a tutaj widzę, że one bardzo fajnie się nakładają. Rozcieram granice tych cieni. Zaaplikuję pomarańcze od Karoliny tutaj, aby pogłębić sobie tą pomarańczę nad załamaniem. Okej, załamanie powieki mam już podkreślone. Zastanawiam się teraz, który z cieni użyć. Tak sobie podoty. O kurczę. Zobaczcie. Wow. Piękne są te cienie. Ta zieleń jest przepiękna. Piękne kolory. Chyba te zielenie powędrują u mnie na górną powiekę. Coś tu będziemy kombinować. Nakładam teraz brązowy cień w zewnętrzny kącik mojego oka. Jest to brązowy cień od Karoliny. Fajne jest to, że te paletki możecie sobie również sami stworzyć. Możecie kupić tylko i wyłącznie te kolory, które Was interesują. Nakładam ten brąz, rozcieram go. Brzydko mi się pracuje tym brązem, powiem Wam szczerze, że on robi jakieś dziwne plamy. Nie podoba mi się to, co tutaj widzę. Spróbuję to rozetrzeć teraz. Nie, ten brąz jakoś tak... Dobra, dajmy mu szansę, nie marudźmy. Mam wrażenie, że on robi plamy. Oj, ten brąz mi się nie podoba. Coś dziwnego się tworzy, robi mi plamy. Nie podoba mi się ten brąz. Było wszystko tak pięknie, dopóki go nie nałożyłam. I się zepsuło. A już chciałam chwalić. Już chciałam chwalić, ale dobrze, że się powstrzymałam. Dobra, idźmy dalej. Może nałożę ten fiolet. Tutaj. Na ten brąz. Zobaczymy. Czy on mi uratuje sytuację? Fiolet też jest bardzo ciężkim kolorem. Ale coś tutaj się zaczyna dziać. On bardzo ładnie się rozciera, ten fioletowy. Udało mi się ładnie rozblendować to całe ustrojstwo. Teraz odetnę sobie Cut Crease, nałożę korektor Tarte Shape Tape w kolorze Light Sand.
płaskim, takim precyzyjnym pędzelkiem będę nanosiła teraz cień od Karoliny. Jest to taki ciekawy odcień, taki ciepły, brązowy, połyskujący cień i będę aplikować go na zewnętrzną część mojego Cut Crease'a. Zobaczymy, jak on mi się, źle mi się nanosi. Sięgam po mój paluszek i paluszkiem spróbuję go wklepać. Zdecydowanie palcem nanosi się ten cień o wiele lepiej. Ale tutaj przy krawędzi tego mojego odcięcia muszę sobie niestety poradzić pędzelkiem, żeby to było bardziej precyzyjne. Zdecydowanie palcem ten cień nakłada się lepiej. Chciałabym sobie dodać więcej tego brązu w zewnętrznym kąciku. Mam nadzieję, że już plamy mi się nie pojawią. Więc dodaję tego ciemnego brązu od palety Karoliny w zewnętrznym kąciku. Tak, żeby to ładnie się tutaj prezentowało. Sięgam po pomarańcz też z palety Karoliny i dodaję więcej tej pomarańczy, nakładając na ten brąz. O, teraz mi się to podoba. I mam już tutaj ładnie przyciemnioną tą zewnętrzną część oka. Sięgam teraz po paletę zmalowanej i będę aplikowała na tego mojego Cut Crease'a ten przepiękny taki zielonkawy, metaliczny cień. Spróbuję najpierw pędzelkiem. Nie podoba mi się to, że przy aplikacji ten cień mi się kruszy. Brzydko to wygląda. Spróbuję palcem nałożyć go. On się, wiecie, tak oddziela, rozdziela ta warstwa i coś takiego, brzydkie grudki mi się pojawiają. Ale palcem nałożony wygląda już lepiej. Ok. Łączę te dwa kolory ze sobą. Szału nie ma, tak powiem Wam szczerze, że na swatchach ładniej wygląda ten cień. Na oku nie widać tej zielonkowości, jest po prostu taki ciepły żółty. No miał być taki unikatowy, a ja nie widzę tej zielonkowości w nim. Będę teraz starała się ładnie popracować nad przejściem, a może na to przejście damy ten matowy zieleń. O. Damy tą matową zieleń i może przykryję go tym blaskiem teraz. Będę miała więcej tego pigmentu zielonego po prostu. Dobra, sięgam teraz po ten brązowy cień, który dawałam na zewnętrzną część. Jest to brązowy cień od Karoliny. I będę teraz pracowała nad ładną granicą mojego Cut Crease. Sięgam po palety zmalowanej, po tą pomarańczę i rozcieram do góry. Trochę mi się osypały te cienie, także muszę sobie powycierać. Szczególnie ten właśnie zielonkawy. Ze względu na to, że będzie to taki mocny, dosyć instagramowy makijaż, chciałabym dzisiaj nałożyć sobie dosyć mocne krycie. Nałożę sobie podkład Narsa, nałożę sobie korektor Born This Way i za chwileczkę do Was wrócę. Ale teraz wyglądam! Ale dziwnie. Dobra, nałożę teraz puder. Mam tutaj taką nowość. Jest to puder marki Vibo, transparentny baking powder. Zobaczymy, jak on mi się dzisiaj tutaj sprawdzi. Widzicie, że ja lubię takie pudry o delikatnym, takim satynowym wykończeniu. Too Faced, Born This Way to jest ostatnio mój ulubiony puder i chętnie po niego sięgam. Zobaczymy. Ojejku, jak on pięknie pachnie. Przepięknie pachnie. Bardzo intensywny zapach takiego
ciasta, budyniu. No, no bardzo słodki zapach. Po odkręceniu tej nakrętki mamy tutaj taką nakładkę, która zasłania nam ten puder, żeby on nam nie wywracał się i nie migrował po całym opakowaniu. I mamy tutaj taką siateczkę. Dziewczyny porównywały ten puder do pudru z Huda Beauty. Nie mam tam tego pudru, więc nie mogę go porównać, ale zobaczymy, jak on będzie wyglądał na skórze. Dla mnie efekt, jaki będzie dawał na skórze, będzie najważniejszy. Zebrał mi się tutaj korektor, więc muszę go doklepać i szybciutko aplikuję puder pod oczy. Ma delikatnie żółty ton. I muszę przyznać szczerze, że on bardzo ładnie wygładził mi skórę. Przybliżę się Wam, żebyście mogli porównać stronę, gdzie nałożyłam już puder na część pod okiem i na policzek oraz stronę, nałożę jeszcze troszeczkę na nos, na tą jedną część nosa, a tą, gdzie nie jest przepudrowany. Zobaczcie, jak on ładnie wyrównał mi strukturę skóry, ładnie wygładził pory oraz takie zmarszczki pod oczami. Puder nałożyłam w tej części, a tutaj nie mamy pudru. No jest ewidentnie wygładzona ta struktura. Mam wrażenie, że delikatnie nadał mi kolor, taki żółty, ale to mi nie przeszkadza. Ja mam taki podton żółty w skórze, więc jak najbardziej mi to nie przeszkadza. Zaraz sprawdzę, ile on kosztuje. 29 zł. Kochani! Mam nadzieję, że będzie nadal tak pięknie wyglądał na skórze, ponieważ efekt mi się bardzo podoba. I puder za 29 zł, który tak ładnie wygląda na skórze, kochani, to jest normalnie chyba główny bohater dzisiejszego odcinka. Nałożę taką większą ilość pod okiem ze względu na to, że chyba sięgnę po te niebieskie cienie na dolną powiekę i zresztą ten puder jest przeznaczony do bakingu, także zróbmy sobie ten baking. I mam wrażenie, że on ładniej wygląda na buzi niż puder z Too Faced, ale tamten jest tak jakby mniej matujący i może dlatego, może to jest przyczyna, że ten tak jakby zrobił mi taki efekt Photoshopa na skórze. Przy makijażach dziennych nie lubię tego typu efektu, ponieważ zdecydowanie wolę takie lżejsze formy, lżejsze wykończenia, ale do zdjęć, do filmu, no bardzo, bardzo fajnie, bądź na jakieś takie większe wyjście. Ciekawa jestem, jak z trwałością tego pudru. No zobaczcie, no bardzo ładnie wygładził mi tą skórę, no po prostu mam skórę jak prosto jak z Photoshopa. Także kochani, zajmijmy się teraz dolną powieką. Na dolną powiekę nałożę ten matowy zielony cień z palety Zmalowanej. Mam większą warstwę nałożoną pudru pod oczami, także nie przejmuję się ewentualnie, jakby coś mi się tutaj osypało, ale ten cień mi się nie osypał. W palecie się sypie, ale przy aplikacji nie widzę żadnego osypu. Co mnie bardzo cieszy oczywiście. I sięgam po ten piękny kobaltowy odcień z palety Zmalowanej. I będę go aplikowała takim malutkim, płaskim pędzelkiem na zewnętrzną część oka, tuż przy linii rzęs. Łatwiej mi będzie go aplikować patrząc na wprost lusterka niż na dół, także posilę się tym lusterkiem, które jest w palecie i powiem Wam, że te lusterka w tych paletach są naprawdę bardzo dobrej jakości. I fajnie, że one są. No i jak widzicie, cień mi się zaczął sypać i nie przykleja się tak ładnie do cienia, który nałożyłam wcześniej. Zmieniłam teraz pędzelek na taki języczkowy, to jest taki typowy pędzelek do nakładania pomadki. No średnio mi się to podoba, szczerze powiem. Było tak ładnie. Dobra, lećmy dalej. Nakładam teraz
na środkową część dolnej powieki ten turkusowy cień. I on już aplikuje się zdecydowanie łatwiej niż ten granatowy. Sięgam teraz po zielony cień, ten limonkowy taki i będę rozcierała granice tych cieni. No powiem szczerze, że szału nie ma, tak? No przy swatchach no te cienie wyglądają, no zachwycają. Zachwycają, są mocno napigmentowane. Wiecie co, no dam im szansę i może po prostu zmoczę sobie pędzelek Fix Plusem. Jeszcze raz spróbuję nałożyć ten kobaltowy. No teraz to ja widzę piękny kolor i piękny, widzę, że to jest duochrom, a wcześniej tego nie zauważyłam, ponieważ bardzo mi się kawalił, bardzo mi się, nawet robił mi takie dziury, prześwity przy aplikacji, a teraz rzeczywiście jest przepiękny, widać, że to jest duochrom, troszeczkę tak połyskuje na taki fiolecik. Rozcieram granicę i teraz drugą stroną na mokry pędzelek nakładam ten turkusowy cień. A on, wiecie co, tak fajnie połyskuje, na swatchu to widać, połyskuje na taką zieleń. Jest to bardzo ciekawy odcień, muszę wam powiedzieć. No i kochani, zobaczcie, tak wyglądają połączone te cienie na dole. Teraz coraz bardziej mi się zaczyna się to podobać. Rozcieram granice tych cieni. Rozcieram je pędzelkiem. To jest świetny pędzelek. Musicie go mieć. To jest P66 z Hulu. To jest tak właśnie, tak wspaniały pędzel do zadań specjalnych. I to jest po prostu must have w każdej kosmetyczce. To jest taki bardzo fajny spryciarz do przyciemniania zewnętrznego kącika, do rozcierania cut crease'a. No to jest po prostu, naprawdę mistrz. Kochani, i teraz w wewnętrzny dolny kącik nałożę sobie ten właśnie pistacjowy, limonkowy cień metaliczny, który nałożyłam na górną powiekę i który niestety mi się tutaj tak niekoniecznie spodobał, ponieważ ewidentnie ja tu widzę taki żółty. Zobaczymy może z tym dolnym rozstarciem tego limonkowego cienia, on się nagle tutaj jakoś nam wybije. Na dolny wewnętrzny kącik nakładam ten cień i rozcieram do tego turkusu. Rozświetlę jeszcze sobie wewnętrzny kącik oka. Zraszam tym razem sobie pędzelek Fix Plusem i sięgam po ten cień najjaśniejszy, metaliczny, połyskujący z palety Karoliny i będę aplikowała go na wewnętrzny kącik oka. On tu pięknie mi ładnie rozświetlił ten wewnętrzny kącik. I tak, kochani, na razie prezentują się oczy. Brakuje mi tu takiej wisienki na torcie, dlatego sięgam po cień w kremie z kolekcji Vibo Mood. I mam tutaj dwa odcienie. Sięgam po ten ciepły odcień i zaaplikuję go paluszkiem na centralną część mojej ruchomej powieki. Niestety nie udało mi się wydobyć tego blasku z tamtych cień, dlatego wklepię cień z delikatnym brokatem. Spróbuję go zaaplikować może bezpośrednio, żeby wydobyć jak najwięcej tego blasku. O, i teraz zdecydowanie mi się to zaczyna podobać. Te cienie są bardzo inspirowane cieniami Stila. Już na moim Instagramie pokazywałam wam swatche i pokazywałam właśnie różnice. Te cienie z Vibo mają mniejszą drobinę i są bardziej metaliczne niż te cienie ze Stili. Namaluję sobie teraz kreskę eyelinerem z Art Deco. Polecam w ogóle ten eyeliner. On naprawdę bardzo fajnie, precyzyjnie maluje kreseczki. Kochani, twarz sobie wykonturowałam, zrobiłam sobie brwi i oczywiście przykleiłam sztuczne rzęsy.
Co mnie zaczęło teraz niepokoić, kochani, no od jakiegoś czasu przy wykańczaniu tego makijażu pojawiły mi się łzy w zewnętrznych kącikach. No jest to troszeczkę dla mnie niepokojące. Podejrzewam, że te palety zawierają w sobie nikiel, który mnie uczula. Niestety, zaraz sprawdzę, czy jest w ogóle tutaj skład tego. No nie mam niestety nigdzie składu tych cieni. Podejrzewam, że jest to jakaś super tajna receptura. I po prostu nie mogę się dowiedzieć, czy któryś ze składników mógł mnie uczulić. Ja niestety jestem uczulona na nikiel i ten składnik często pojawia się w cieniach z błyskiem metalicznych, błyszczących. I podejrzewam, że w tym kobalcie ten składnik jest zawarty. Ja sobie naprawię ten zewnętrzny kącik oka, ponieważ no nie może to tak wyglądać. Ale ewidentnie coś mnie tutaj uczula. Jakoś to wygląda. Wygląda to w miarę ok. Nie będę nakładała żadnego różu. Sięgam teraz po rozświetlacz z palety zmalowanej. I zobaczymy, jaki błysk on mi tutaj da. Wiecie co? Bardzo ładny ma kolor. Z błyskiem to jest to taki, nie wiem, spróbujmy na mokro, bo na razie jest to ładny błysk, ale szału nie ma. Spróbujemy na mokro. Bardzo ładny kolor ma ten rozświetlacz, ale nie jest to jakiś taki błysk, który daje po oczach. Spodziewałam się czegoś bardziej mocnego. I tutaj nałożyłam już tylko i wyłącznie mokre rozświetlenie i widzę, że zdecydowanie ta strona mi się bardziej podoba, jeżeli chodzi o błysk. Kochani, teraz pomaluję sobie dolne rzęsy i celowo jeszcze ich nie ruszałam, ponieważ mam tutaj taką nowość z marki Skin Scene. Jest to kolorowy tusz do rzęs. Ostatnio bardzo sięgam po kolorowe tusze, jeżeli chodzi o podkreślenie dolnej powieki. Najczęściej były to fiolety bądź jakieś granaty niebieskości. A teraz zobaczcie, kupiłam sobie tusz właśnie z tej firmy Skin Scene. Jest to kolekcja Patrycji Kazadi. I pokażę Wam, jaki piękny odcień ma ten tusz, to jest ten kolorek. I myślę, że on bardzo fajnie wkomponuje się w ten makijaż oczu. Bardzo, bardzo rozdziela te rzęsy, nie skleja, rozdziela. I tak naprawdę te rzęsy przez to są bardzo, bardzo delikatnie widoczne. Na, 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 motylem jestem. Znowu mi oko łzawi, co z tą paletą nie tak. Pewnie posiadam nykiel, który uczula mnie. Tak, kochani, prezentuje się makijaż oczu, makijaż twarzy. Czas pomalować usta. I jeżeli chodzi o pomadki z Rossmana, to mam taką nowość. Są to pomadki marki L'Oreal. Dostałam całą gamę kolorystyczną, a mamy tutaj 12 odcieni. Jest to pomadka Rouge Signature. I te pomadki prezentują się przepięknie. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o kolorystykę. Mamy róże, mamy czerwienie, beże, brązy. Także naprawdę mamy w czym wybierać. Ze względu na to, że mam już bardzo kolorowy makijaż oczu, to sięgam po taką nudziakową pomadkę w kolorze 110. Jest to taka transparentna pomadka. Widzę, że jedna warstwa niestety nie wystarczy. Jak widzicie, kolor bardzo ładnie wkomponował mi się w całość makijażu. Makijaż mi się bardzo podoba. I czas na takie krótkie podsumowanie. Kochani, no mamy tutaj dwie palety. Palety Viva Aviva i palety zmalowanej. Może zacznę od Viva Aviva.
Z 8 cieni użyłam 6 i ze względu na to, że posiłkowałam się fioletem, którego tak naprawdę tutaj nie widać, aby rozetrzeć brąz, miałam dosyć spory problem z roztarciem tego ciemnego brązu. On stworzył mi takie dziwne jakieś plamy, nie chciał się ładnie rozcierać, ale posiliłam się tym fioletem i bardzo ładnie, w końcowym efekcie bardzo ładnie mi się do ładnej chmurki roztarły te cienie. No, nie mam zastrzeżeń co do tych cieni pozostałych. Bardzo fajnie się nimi pracuje. Jak na cenę 44 zł jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja kolorystyczna i możemy wykonać właśnie makijaż zarówno dzienny, jak i makijaż taki wieczorowy. No i mamy tutaj paletę zmalowanej. Rozświetlacz mi się bardzo podoba. Jest to bardzo ładny odcień, aczkolwiek żeby wydobyć z niego taki ładny błysk, trzeba pamiętać, aby zwilżyć pędzelek. No i mamy tutaj kolorowe cienie, użyłam wszystkich kolorów z tej palety. Tak naprawdę tą paletę użyłam w całości. I tak, bardzo oryginalny jest ten matowy cień zielony. On bardzo ładnie wygląda na dolnej powiece. Mam problem z tym kolorem, ponieważ cały czas oko mi łza. Możecie z bliska zobaczyć, jaka dziura mi się tutaj zrobiła z jednej i z drugiej strony, czyli tak jak podejrzewam, te cienie zawierają w sobie coś, co mnie uczula. Nie mam zastrzeżeń co do pracy tymi cieniami zdecydowanie łatwiej mi się pracowało, kiedy zwilżyłam sobie pędzelek. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, jak za 44 zł jest to bardzo fajna propozycja kolorowych cieni. Paleta jest dosyć solidnie wykonana, jedna i druga. Posiadają fajne, bardzo dobrej jakości lusterko, także jakoś adekwatna to ceny, tak? Naprawdę fajna opcja za taką kasę. Mamy teraz tuż do rzęs i kochani, jest to taka miniatura tuszu do rzęs. Mam tutaj taką miniaturę tuszu do rzęs, którą kiedyś otrzymałam w Sephorze i zobaczcie, jest to taka sama pojemność 6 ml i kochani, jak na taką miniaturę 29 zł, to uważam, że cena jest zbyt wygórowana, ponieważ ta miniatura tuszu kosztowała aż 29 zł, ale jeżeli będziecie kupować te tusze na promocji, to zdecydowanie bardziej się to kalkuluje. Ja niestety przepłaciłam 29 zł za tusz do rzęs o takiej małej pojemności, to i tym bardziej, że to jest tusz marki drogeryjnej, to uważam, że to jest zbyt wygórowana cena. Aczkolwiek gama kolorystyczna tych tuszów jest naprawdę bardzo ciekawa, więc zainteresujcie się tymi tuszami podczas akcji promocyjnej. Czas teraz podsumować puder. Puder bardzo mi się podoba, jak za 29 zł jest to naprawdę bardzo fajny puder i na pewno zwróćcie na niego uwagę podczas promocji. Ja podejrzewam, że on będzie już dawno wyprzedany, ponieważ na temat tego pudru widziałam i słyszałam same pozytywne opinie, także naprawdę zainteresujcie się tym produktem. Nie wiem, czy ta kolekcja Vibo Mood jest w stałej sprzedaży. Z tego co wiem, palety dziewczyn My Choice Vibo to są palety z kolekcji limitowanej, ale z tego co zauważyłam, na stronach internetowych one ciągle znikają i ciągle ponownie wracają, także macie możliwość kupienia ich również na stronach internetowych. Ja polecam je kupić i polować na nie podczas oczywiście promocji, ponieważ wtedy najbardziej wyjdziecie korzystnie, jeżeli chodzi o kasę. I jeszcze mamy ten cień, który tak naprawdę dopełnił całości tego makijażu. Wygląda bardzo pięknie na oczach i koszt tego cienia to około 16-17 zł, także warto się również tym cieniem zainteresować. Kochani, na koniec została jeszcze pomadka. Zaraz zrobimy test, czy ona się odbija na chusteczce. Mamy tutaj śladowe odbicie.
Pomadka jest bardzo komfortowa, matowa, w ogóle nic mi nie ściąga ust, nie czuję w ogóle jej tak naprawdę na ustach, więc jest bardzo wygodna w noszeniu. Ciekawa jestem jak z trwałością, przekonamy się po kilkugodzinnym noszeniu. No i kochani, na razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Makijaż oczu bardzo mi się podoba, aczkolwiek bardzo niepokoją mnie tutaj te łzawienia. Ja jestem uczulona na nykiel, nie wiem czy Wy jesteście uczuleni, ale bierzcie to pod uwagę, że ta paleta posiada jakiś taki składnik, który bardzo podrażnia oczy. Kochani, jest parę minut po 17, makijaż mam na sobie oczu jakieś 3 godziny. No i zobaczcie jak mi się oczy prezentują, jest wielki dramat pod oczami. Jestem przekonana, że te cienie zawierają w sobie nykiel, ja jestem na nykiel uczulona. No i nie ukrywam, że bardzo cierpię. Wygląda to bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. No, tego się obawiałam. Niestety, no, tańsze palety zawierają w sobie tańsze składniki i niestety tego się właśnie obawiałam. Kochani, ja i świnka Pepa jesteśmy gotowe, aby podsumować to, co się wydarzyło dzisiaj z moim makijażem. Mamy godzinę 23, makijaż mam na sobie 9 godzin, więc jest to bardzo dobry czas, aby zrobić podsumowanie. Tak naprawdę chciałabym już to zmyć i jeżeli widzicie, co się wydarzyło pod oczami, to tak naprawdę no, męczę się, ale bardzo chciałam zrobić test trwałości i mam nadzieję, że mi się udało. 9 godzin to jest bardzo dobry czas. I może zacznijmy od ust, których już po prostu nie ma śladu, że cokolwiek miałam. Został wspomnień czar po pomadce. Pomadka była bardzo komfortowa, bardzo naprawdę taka wygodna, no ale ja w ciągu dnia jadłam. Człowiek normalny w ciągu dnia je i zjadłam sobie również tą pomadkę. Nie ma po niej śladu. Podsumowując twarz, puder, bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba na skórze. Jest to fajna opcja, aby nie wydawać kupę kasy na puder, czyli 29 zł. Jestem na tak. O, tuż mi tutaj nawet swatch po tuszu został, który Wam robiłam w filmie. I co mam tutaj jeszcze, kochani? No i oczy, tak? Oczy najważniejsze. Oczy. No problem widzicie. Gołym okiem, co się dzieje. Tak naprawdę płakałam ze 2 godziny. Moje oczy już chyba się przyzwyczaiły do tego, że coś mi tam dokucza, że coś mnie podrażnia. I po 2 godzinach po prostu przestałam łzawić. Nie ukrywam, że było to bardzo niekomfortowe. Bardzo mnie oczy szczypały. No, ledwo widziałam na oczy, ponieważ czułam jakąś, jakby miała jakąś taką mgłę. Podejrzewam, że te cienie zawierają w sobie składnik nykiel. Ja jestem na nykiel uczulona. Dużo osób jest uczulonych na ten składnik, także jeżeli wiecie coś na ten temat, to uważajcie na te cienie. Zapytałam zmalowanej, czy ona wie, czy taki składnik znajduje się w tej palecie. Niestety Marta nie zna składu tych cieni i powiedziała, abym skontaktowała się z marką Vibo. Odezwałam się do marki Vibo, ale nie dostałam odpowiedzi na moje bardzo nurtujące pytanie, także takie podejście ma firma do swoich konsumentów. No więc, ale jeżeli chodzi o trwałość pozostałych cieni, to mimo tego, że w ogóle nie utrwalałam, oprócz Fix Plusem oczywiście, to Fix Plusem utrwalałam ten makijaż, to makijaż prezentuje się bardzo, bardzo ładnie i jest nienaruszony. I gdyby nie ten fakt, że po prostu płakałam prawdziwymi łzami, to zresztą sami na poprzednim wejściu widzieliście, to wszystko byłoby w porządku. No ale niestety jakiś jest wielki smutek, więc jest to paleta dla osób, które nie mają tego typu problemów i nie są uczulone na nykiel. I jeżeli chodzi jeszcze o ten pigment to jest cień w kremie z brokatem, to dostawałam od Was takie uwagi, że on się sypie, mi się nic nie posypało, jest na miejscu, jak go wklepałam, tak siedzi, wygląda przepięknie, bardzo mi się podoba efekt, jaki tutaj stworzył, brakowało mi tej właśnie wisienki na torcie i on tutaj naprawdę
naprawdę zagrał tutaj w punkt. Także kochani, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Mam nadzieję, że dałam Wam do myślenia. Jeżeli tak, no to bardzo się cieszę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I to by było, kochani, na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, ponieważ tak pomalutku zbliżamy się do 1000 i będzie mi bardzo miło, jeżeli to przyspieszycie. I oczywiście, nie ukrywajmy, jest to dla mnie ogromna motywacja do nagrywania dla Was filmu i do dalszej pracy tutaj na kanale. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!